we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogu, pierwszym vlogu po vlogmasie i wydaje mi się, że ostatnim w 2021 roku, więc ja jestem bardzo podekscytowana. I tak na początku wam powiem, że ja miałam dzisiaj nie nagrywać. Mamy poniedziałek i w Anglii są dwa dni tak zwanego bank holiday, co oznacza, że mamy wolne. Z racji tego, że święta Christmas Day and Boxing Day wypadły w sobotę i w niedzielę, to tutaj w tym kraju jest tak, że macie takie dni wolne od pracy. Jeśli święta wypadają w weekend, nawet w weekend, to te dwa dni wolne wam się należą. Więc są one i w poniedziałek, i we wtorek. I ja na początku pomyślałam sobie, że nagrywać dzisiaj nie będę, że to będzie dzień wolny od aparatu, pierwszy raz od miesiąca, że sobie odpocznę, odsapnę po tym całym vlogmasie, po tym intensywnym czasie, ale minęło troszeczkę dnia i zapałam za ten aparat, no nie mogłam się powstrzymać. Tak fajnie mi się nagrywało w grudniu, było tak przyjemnie, tak ciekawie, tak intensywnie, ale też był tak świetny kontakt z wami, że no muszę wam pokazać, co dzisiaj będę robić, a będą się dziać fajne rzeczy. Wymyśliłam sobie dwa główne zadania na dzisiaj, w sumie to trzy. Pierwsze zadanie to jest takie, że chcę nagrać dla was film, bo w końcu przyszedł czas różnych podsumowań. Podsumowań roku, planów i celów na kolejny rok. I tutaj tak sobie mrugnę do was oczkiem, bo wydaje mi się, że za chwilę już taki film ujrzy światło dzienne. I chciałam to nagrać, chciałam wam to pokazać, chciałabym wam poopowiadać o różnych rzeczach, a podobno was takie tematy również interesują. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chcę wam pokazać, jaki planer wybrałam na 2021 rok, jak on wygląda, z czego się składa i tak dalej, bo uwielbiam te tematy i będę się nimi dzielić i będę wam o tym opowiadać. I trzecia rzecz jest taka, że wieczorem chciałabym w końcu przetestować Apple Watcha, chyba można mówić, co? Spolszczmy to troszeczkę. I no, także będzie fajnie, będzie intensywnie, będzie ciekawie. Ja już jestem po kawie, po śniadaniu, troszeczkę poogarniałam, więc tego dnia również minęło, ale mimo to mam nadzieję, że przyjemnie spędzimy te kilkanaście minut wspólnie. Ja zabieram się teraz za nagrywanie i będę się do was odzywać, więc tak, zapraszam was na kolejnego vloga na moim kanale. Będzie fajnie, bawcie się dobrze. Skończyłam nagrywać film, przebrałam się, bo w tamtym swetrze byłoby mi stanowczo za gorące. Mam na sobie teraz koszulkę z krótkim rękawem oraz pomyślałam, że wykorzystam to światło, które wcześniej rozstawiłam do stacjonarnych nagrywek. Zawsze staram się, żeby to ładnie wyglądało, fajnie się prezentowało, żeby było wszystko wyraźne, kiedy robię te stacjonarne filmy, ale podczas vlogów też chciałabym, żebyście widzieli, o czym mówię, co wam pokazuję, dlatego też wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Za oknem jest szaro, buro, ponuro, no jestem zła na tą pogodę, bo mamy godzinę 13, a wygląda jakby była co najmniej 16. Dodatkowo albo kropi, albo pada, a jestem tak nastawiona, że dzisiaj wieczorem pójdę pobiegać, że chociaż miałoby lać, ja pójdę i będę biegać. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz tak mówię, ale wiecie, wieczorem może mi się to zmienić. I w ogóle już Karolina Samson kiedyś o tym wspominała, ale kiedy człowiek siada do takich nagrywek i nagra jeden film, drugi film, to nagle ma tyle energii, taką chęć do działania, to jest szok. Ja nie wiem, jak to działa, czy takie nagrywki są bardzo terapeutyczne, bo można się wygadać, sobie porozmawiać o różnych rzeczach, ale naprawdę, kiedy wyłączę ten aparat, to zazwyczaj mam jeszcze ochotę coś powiedzieć, dlatego też siadam tutaj i chcę wam pokazać planery.
na 2022 rok. Co kupiłam, co się zaopatrzyłam i z czego będę korzystać w nowym roku, dlatego że będę za chwilę siadać i podsumowywać 2020. I nie, 2021, co ja mówię, i planować 2022. Już w ogóle oglądałam swoje filmy i to jest świetne, że ja nagrywam te filmy z podsumowaniami, z planami na przyszły rok, dlatego że mogę się z tym skonfrontować, sprawdzić, co mi się udało, co też nie. Też zajrzę do tego zeszytu, który mam. Wiecie, że ja w ogóle planuję kwartalnie w tym momencie i tego również będę się trzymać, ale bez kalendarza nie wyobrażam sobie funkcjonowania. Co prawda ja dużo zapamiętuję, dużo mam w głowie, wiem, co będzie się działo jutro, pojutrze, za tydzień, mniej więcej zawsze mam wszystko zaplanowane tydzień do przodu, ale jest tam taka mała granica, gdzie mogę się pomylić, gdzie mogę coś zmienić, wiecie, nigdy nie jest wszystko dopięte na ostatni guzik. I tak, w 2021 roku korzystałam z planeru Madamy i on dobrze mi się sprawdził, ale stwierdziłam, że było tutaj kilka stron takich, które były mi stanowczo niepotrzebne. I między innymi chodzi mi tutaj o, zobaczcie, na przykład był taki planer celu, ja w ogóle z tego nie korzystałam, potem były takie strony nowy projekt, też mi się to niczego nie przydało, bo ja sobie to rozpisywałam na stronie kalendarzowej, na stronie z tygodniem bądź z miesiącem, była też strona domowy budżet, ale obok była taka wykropkowana strona, gdzie ja robiłam sobie swój habit tracker, coś takiego, i tam zawsze ja wam to pokazywałam, jest habit tracker, to ja sama sobie to rozrysowywałam i potem dopiero był taki rzut na cały miesiąc, można było sobie rozpisać tak dodatkowo na tej stronie swoje cele, na przykład na miesiąc, ja tutaj mam akurat cele na lipiec, ale na konkretny czas, co chciałoby się zrealizować, i dopiero potem mamy rozkładówkę tygodniową. I ja jestem osobą, która musi mieć taki rzut na cały tydzień, ja muszę mieć planer tygodniowy, dzienny by się kompletnie u mnie nie sprawdził. Ja wolę sobie rozpisać tygodniowo mniej więcej, co muszę ogarnąć, co muszę zrobić, jakie mam zadania, ewentualnie tam mogę sobie wtedy przestawiać wszystko, ale jakbym miała dzienny, to ja bym tego w ogóle nie ogarniała, nie widziała i by mnie to tylko irytowało. Dlatego też z planeru Madamy zrezygnowałam, ale nie z Madamy, nie z tej strony, bo zobaczcie, mam taki przepiękny Happy Planner, tak, wróciłam do Happy Planera, ja go miałam 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu bodajże, i on wygląda przepięknie. Nie wiem, czy to jest, taką fakturę ma całkiem ciekawą, do tego te złote tłoczenie, jest napisane Happy Planner 2022, masz, planuj, spełniaj, i też tutaj ma takie złote okucia, przez co te rogi wam się nie powyginają. Dla mnie to ma znaczenie, ja dbam o swoje zeszyty, książki, wszystko, więc staram się, żeby one wyglądały całkiem nieźle. Dodatkowo ja te kalendarze również sobie zachowuję. I co dla mnie również ważne jest w takich planerach, to żeby miały tasiemki. Jak ten planer w środku wygląda? Otóż to jest planer, ale również taki zeszyt ćwiczeń, bym mogła powiedzieć, zeszyt rozwojowy, pokazujący, nad czym ewentualnie można popracować, nad czym się zastanowić, dlatego że na początku przez jakieś pierwsze 20, może 30 stron, z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony musicie przy tym przysiąść i to zrobić. Ja to zazwyczaj robię na początku roku, albo w tym ostatnim tygodniu grudnia, albo w styczniu. Zobaczcie, te wszystkie strony, one dla niektórych mogą być zbędne i z czasem mi się wydaje, że czy mi to jest potrzebne? Z drugiej strony powiem wam, że to bardzo, bardzo motywuje, kiedy to wszystko się przeczyta, uzupełni. To też nie zajmuje jakoś nie wiadomo ile czasu, ale mamy tutaj mniej więcej mamy. Pierwszy rozdział to jest takie podsumowanie poprzedniego roku, co się udało, co się nie udało, dlaczego to się nie udało, co chcielibyśmy osiągnąć, czego nie osiągnęliśmy, wiecie, tego typu rzeczy. Potem mamy krok drugi, to są właśnie wartości, jakimi chcemy się kierować. Ja wam mówię, ale nie pokazuję. Jakimi chcemy się kierować w kolejnym roku. Potem mamy krok trzeci, tak mniej więcej wam opowiem tylko, co i jak możecie znaleźć w tym planerze. Wiem, że jest koniec roku, ale może ktoś się zastanawia, ma ochotę się skusić, to
to Wam pokażę, jak to wygląda, jakie są minusy, jakie są plusy, co ja bym ewentualnie dodała, bo już z takiego planeru korzystałam. I jest, mam kilka zastrzeżeń, wiecie, mam kilka zastrzeżeń, chociaż wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych planerów dostępnych na rynku. Nie wiem, jak to będzie w przyszłym roku, czy ponownie wrócę, czy w końcu zdecyduję się na coś innego. Możecie mi dać znać, z czego wy korzystacie, na co wy się zdecydowaliście w 2022 roku. Ja sobie chętnie poczytam takie komentarze i posprawdzam te planery. W ogóle się zastanawiam, czy w przyszłym roku, jakoś pod koniec roku, może w listopadzie, w październiku, nie zrobić takiego zestawienia planerów, kalendarzy dostępnych i nie zrobić takiego researchu, takiego porządnego researchu, bo wiecie, ja sprawdziłam kilka stron, nic mi się nie podobało, to wróciłam do tego, co mam sprawdzone i co ewentualnie się u mnie całkiem nieźle sprawdzało, więc krok trzeci to jest właśnie, krok trzeci jest skupiony bardziej na, już Wam mówię, tu mamy szczęście, jakieś właśnie listę rzeczy, które Cię uszczęśliwiają, czyli wiecie, tak wchodzimy głębiej w siebie. Krok czwarty to już są cele, co chcielibyśmy osiągnąć. I w kroku czwartym, co mi się bardzo podoba, tutaj mamy kilka takich wykropkowanych stron, czego troszeczkę mi brakuje w tym kalendarzu. Chciałabym, żeby tego było więcej, abym mogła sobie porozpisywać różne swoje rzeczy, takie dodatkowe rzeczy. I w kroku piątym mamy przygotowanie, wspierające nawyki, jakie nawyki chcielibyśmy wprowadzić. Wiecie, teraz u mnie będzie dużo o nawykach, zwłaszcza w styczniu, zawsze tak u mnie jest, tak bardzo się motywuję, ja bardzo się jaram w ogóle nowym rokiem, cieszę się na nowy rok, na coś nowego, na to, że to jest świeży początek, świeży start, chociaż w tym roku podchodzę do sprawy troszeczkę inaczej, ponieważ już w ostatnim tygodniu grudnia zaczynam działać, zazwyczaj to było od 1 stycznia, ale tym razem nie, stwierdziłam, że już muszę zacząć tuż po Vlogmasie, święta odpoczęłam, naładowałam baterię i mam tą motywację do działania i nie chcę wejść w nowy rok i zacząć z pierwszym dniem stycznia, nie wiem, na przykład ćwiczyć, czy robić jogę, czy czytać książki, tego typu rzeczy, tylko chcę zacząć już teraz, żeby w nowym roku już mieć tam gdzieś zapoczątkowane te fajne nawyki, które ja lubię, które chciałabym pielęgnować i które mnie w jakimś tam stopniu uszczęśliwiają. I co mi się podoba tutaj, tutaj mamy plan działania, takie wiecie, pytania do Was, na przykład jakie umiejętności potrzebuję nabyć, aby łatwiej mi było realizować moje nowe cele, gdzie je zdobędę, jakie książki przeczytam, jakie kursy zrobię. Tutaj trzeba się troszeczkę też zastanowić, mieć chęć, aby coś takiego uzupełnić. Potem mamy szóste do dzieła, mamy też fenomen poranka, opisany fenomen poranka, świetna książka, polecam, bardzo się u mnie też sprawdziła i też otworzyła mi oczy na różne rzeczy, lista rzeczy, które mnie regenerują, ta lista motywacji i najfajniejsza rzecz, jaka tutaj jest, to jest 100 rzeczy, 100 rzeczy, które chcę zrobić w tym roku i ja zawsze tę listę uzupełniam, potem przy podsumowaniu sprawdzam i odkreślam, co mi się udało, co mi się nie udało, zastanawiam się, dlaczego się nie udało, wyciągam wnioski i myślę, czy rzeczywiście to jest jeszcze dla mnie ważne i to jest potrzebne. A potem to już przechodzimy do miesiąca i już Wam pokazuję. Tutaj mam jeszcze pokazany taki rzut na cały 2022 i 2023 rok. Podzielony każdy miesiąc, po kolei macie wykropkowany i możecie też sobie spisać, co ewentualnie tam jest ważnego w miesiącu dla Was, co chcielibyście zrobić. Tę stronę ja zazwyczaj używam do rozpisywania swoich treningów, bo wtedy widzę miesiąc po miesiącu, tutaj mamy styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i mamy 31-30 dni i możemy sobie rozpisać, jaki trening zrobiliśmy i potem mamy taki rzut półroczny, ile treningów, ja tak z tego korzystam i to się mnie sprawdza, ile treningów w ciągu roku udało mi się zrobić i też to mnie motywuje do tego, żeby te treningi robić. Wiem, że ta pogadanka będzie troszeczkę trwała, ale naprawdę uwierzcie mi, że planowanie to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką lubię robić. To jest po prostu mój konik. To jest coś, co uwielbiam, co sprawia, że udaje mi się zrealizować sporo rzeczy, bo zobaczcie, ja i pracuję na etat, i tutaj nagrywam, i jeszcze zajmuję się różnymi rzeczami, mam jeszcze dom na głowie, różne obowiązki i o tym wszystkim muszę pamiętać, żeby być regularną, żeby być konsekwentną i to rzeczywiście działa.
Potem mamy ważne wydarzenia, lista kontaktów, arkusz finansowy, chociaż jeśli mnie oglądacie od dawna, to wiecie, że ja mam swój własny planer budżetowy. I już później przechodzimy do planera. To zobaczcie, tyle stron. O, tak wam pokażę. Tyle stron tak naprawdę jest niepotrzebnych w tym planerze. Chociaż, tak jak mówię, to jest taki zeszyt ćwiczeń. Coś, co można sobie zrobić na początku roku i do czego wracać podczas roku, aby się tak troszeczkę zmotywować do działania. I tutaj w końcu mamy planer. I to wygląda w ten sposób, że na początku miesiąca macie coś takiego inspirującego. Na przykład tutaj mamy 30 pomysłów na rozkwit twojej kobiecości i później już przechodzimy stricte do miesiąca. Więc zobaczcie, ile ja już pogadałam w tym momencie, a dopiero teraz przechodzimy do planowania. I mamy tutaj rzut na cały miesiąc plus styczeń i wykropkowane linie, miejsce do zapisania dla was. Ja tutaj zawsze sobie robię listę celów, listę rzeczy, które chcę zrobić w danym miesiącu i pod spodem listę przeżyć. Ja wam o liście przeżyć już opowiadałam. To jest coś, co robi pani Edyta Zając. Zawsze wam o tej pani wspominam, bo naprawdę uwielbiam Instagrama, jej live'y. Dawno już ich nie było w sumie. Motywują do działania, więc ponownie polecam. I rzut na cały miesiąc, ja tutaj też sobie rozpisuję różne rzeczy. Później mamy planer celu i tutaj mi brakuje, żeby ta cała strona była wykropkowana, abym mogła sobie rozrysować swój habit tracker. Wolę coś takiego, tak jak to zawsze robiłam u siebie i tutaj bym chciała mieć wszystko rozpisane i brakuje mi tutaj właśnie chociaż dwóch stron takich wykropkowanych i ja bym była przeszczęśliwa, albo chociaż jednej takiej strony wykropkowanej, gdzie ja mogę sobie zapisać, co tylko mi się podoba i ewentualnie coś dodać, czego mi tutaj brakuje w tym planerze. Mamy planer celu z tej strony, na przykład cel na styczeń 2022. Dlaczego tego chcę? Czego i kogo potrzebuję? Lista zadań do wykonania. I później już mamy rzut tygodniowy, gdzie macie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Tak to wygląda. Tutaj możecie sobie wpisać takie trzy główne zadania do wykonania, bo zazwyczaj wszyscy coachowie mówią, że w ciągu dnia warto wyznaczyć sobie takie trzy najważniejsze cele, które chciałby się zrealizować, trzy najważniejsze zadania, bo w ciągu dnia, jeśli wyznaczymy sobie 9 takich celów, to na 99% tego nie wykonamy, nie damy rady i potem jesteśmy na siebie źli, ale jeśli wykonamy takie trzy główne zadania, to będziemy z siebie zadowoleni i to również nas napędzi do działania, ale również zrobimy je poprawnie. Tutaj jest harmonogram, przy czym macie tutaj rozpiskę od 6 do 21, czyli jest godzinowo, ale również obok macie takie kółeczka, gdzie możecie sobie rozpisywać różne zadania, takie dodatkowe na przykład i odhaczać, czy to zrobiliście, czy też nie. Tutaj mamy cytat, naprawdę nie musisz wszystkich wokół uszczęśliwiać, czasem trzeba uszczęśliwić siebie, prawda? I na każdej stronie ten cytat się znajduje. Sobota i niedziela jest tak potraktowana troszeczkę po macoszemu, wiadomo, to jest weekend, wtedy zazwyczaj mamy mniej celów. U mnie akurat weekend zazwyczaj jest najbardziej intensywny i dzieje się dużo, ale na dole podoba mi się to, że mam taką część wykropkowaną, gdzie mogę sobie zapisać, co tylko mi się podoba i zazwyczaj to jest miejsce na planowanie YouTube'a, czyli jakie filmy muszę nagrać, co bym chciała dodatkowego zrobić, co muszę zmontować, albo na przykład o czym chciałabym we vlogu wspomnieć. Zapisuję sobie te rzeczy, aby o tym nie zapomnieć, albo na przykład o co wy mnie pytacie i o czym chciałabym powiedzieć, żeby wam odpowiedzieć w filmie, a nie tylko w komentarzu. Tak wygląda ten planer. Na pewno będę z niego korzystać, na pewno będę z niego zadowolona, bo wiem już, czym to się je, jak to wygląda. I na końcu, tak narzekam, że nie ma tych wykropkowanych stron, ale na końcu kilka takich stron jest. I ja tutaj sobie zawsze robię różne notatki, na przykład tutaj robię takie listy. Listy na przykład książek, które udało mi się przeczytać, albo książek, które chcę przeczytać, listy książek, które chcę kupić, albo wasze polecenia z YouTube'a. Robiłam też takie plany kalendarza adwentowego, spisywałam co i jak chcę kupić, listę prezentów. Naprawdę było tego sporo, więc ja w zeszłym roku uzupełniłam te strony fest. Wszystko było uzupełnione i na końcu mamy jeszcze taką kieszonkę na różne dokumenty, różne rzeczy, które chcielibyśmy sobie schować w kalendarzu. Więc tak prezentuje się mój planer na 2022 rok. Dodatkowo kupiłam sobie Happy Body Planner, bo to mi ułatwia bardzo rozpiskę treningową, moje jedzenie, co chcę jeść, w jakim dniu, albo co zjadłam, żeby na to spojrzeć też tygodniowo. Ja już o tym planerze mówiłam, więc nie będę się rozgadywać, ale tutaj
już na przykład jest planer celu, już jest taki karta pielęgnacji celu, czyli taki habit tracker, ale ja wolałabym, żeby było coś tutaj, aby było bardziej rozwojowe. No, jeśli chodzi o rzut tygodniowy, ja wam szybko tylko pokażę. Tak to mniej więcej wygląda. Macie śniadanie, przekąska, obiad, przekąska, kolacja. Ile wody wypiliście tutaj, na przykład jakie suplementy wzięliście, coś takiego, i który jest tydzień, więc możecie zacząć, kiedy tylko wam się podoba. Tak wyglądają moje planery. Jeśli chodzi o podsumowanie roku, to wydaje mi się, że za chwilę się ten film pojawi, może nawet jutro, bo w zeszłym roku podobało mi się, jak podsumowanie wyszło 31 grudnia, a moje cele i plany na kolejny rok w 1 stycznia. I myślę, że będziemy to kontynuować, więc czekajcie. Na pewno, jeśli film się pojawi, to będzie rano. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Podobno lubicie to moje gadanie o planowaniu, o realizacji celów, o rozwoju, więc mam nadzieję, że wam się ta pogadanka podobała. Ja teraz uciekam, robię sobie kawkę i siadam. Najpierw zmontuję film, który nagrałam, a potem już się zabieram za podsumowywanie, planowanie, rozpisywanie. Obejrzałam już swój film, swoje w sumie dwa filmy z zeszłego roku. Dziwnie wyglądałam wtedy, ale miło tak wrócić do tych starych filmów. Wiecie, bo człowiek widzi, ile udało mu się osiągnąć, no co niekoniecznie się sprawdziło, co się sprawdziło. Naprawdę jestem zadowolona i dostaję już chrypki, więc uciekam. Na pewno się jeszcze do was dzisiaj odezwę. Trzymajcie kciuki za trening, chociaż jak to oglądacie, to już wiecie, czy ten trening był, czy też nie. Aha, jeszcze chciałam wam podziękować za te lajki pod ostatnim zdjęciem na Instagramie. Naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło. Wrzuciłam dzisiaj zdjęcie z wehikułem czasu i tam było zdjęcie, ja już wam pokażę. Zdjęcie nas z 2016 roku, bo ja robię taką sesję co roku świąteczną od 2016 do 2021, więc mogliście zobaczyć, jak się zmieniliśmy. Mówicie, że dużo się nie zmieniliśmy, więc spoko, cieszę się, bo jednak minęło 5 lat, a to jest dużo, szmat czasu, no. Także też się cieszyłam, że coś takiego mogłam wrzucić i że widać. Ja widzę zmianę. No, także napiszcie mi, z czego wykorzystacie, jakie macie plany, jakie macie cele na przyszły rok. Motywujmy się nawzajem. Nad jakimi nawykami może macie zamiar popracować i jak wyglądał wasz 2020 rok. A ja o tym wam powiem już niedługo. No, uciekam. Było miło, było fajnie. Ja lubię te tematy. I mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Widzimy się później. Dzisiaj na obiad polecają się resztki ze świąt, jak chyba w każdym polskim domu. I proszę bardzo, mamy barszczyk. I uszka. Uwielbiam to danie, więc ja nie mam nic przeciwko. Mogę jeść, a przy okazji też mam czas zaoszczędzony, bo obiad jest już gotowy, aż nie czuję, że rymuje. Życzę wam smacznego, jeśli cokolwiek jecie, a potem wjedzie pewnie kawka. Dzisiaj będziecie widzieć mnie głównie w garderobie. Niby jestem po vlogmas, niby dzień wolny, ale jest tak intensywny dzień, słuchajcie. Teraz zbywam makijaż i lecę biegać. Potrzebuję tego. Potrzebuję się naładować, potrzebuję energii. Wiem, jak to brzmi, bo po bieganiu jednak człowiek jest zmęczony. Ale jest wieczór. Dotlenię się, później się wykąpię, zjem coś, wykąpię się i pójdę spać. I wiem, że jutro wstanę i będę miała jeszcze więcej energii, więc zmywam i biegam. Zaczynamy od standardowej rozgrzewki, od marszu. Zdeterminowana, z uśmiechem na ustach, wchodzimy w zmiany na lepsze. Hej. Jak było? Super. Podobało ci się? Jak zwykle. 3 kilometry? No, super było. No, dobrze. 3 kilometry poszły. Zamknięta. Spójrzcie. Wszystko jest czarno. Żółto, niebiesko na czarnym. 3 kilometry.
19, poniżej 20 minut. Średnie tempo 6 minut 27 sekund na kilometr. Wyglądam jak wyglądam, idę się rozciągać. Było super, jestem w szoku. Jak ciało pamięta, nie? To jest nieprawdopodobne. Mówię, biegaliśmy jakoś w połowie grudnia, potem niestety vlogmas, nie było czasu na nic. I teraz wracamy, jeszcze przed nowym rokiem. Zaczynamy się wdrażać w nasze stare, nowe nawyki. Bieganie jest najlepsze, jakoś z bieganiem jest mi najłatwiej. Mimo, że trzeba się przebrać, ale wiecie co, włączacie sobie swoją muzykę i biegniecie przed siebie. Oczyszczacie głowę, nie myślicie o niczym, słuchacie muzyki i się możecie wyżyć. No, także było super. Polecam bieganie, chociaż teraz jest dość ślisko, ciemno i trzeba uważać. To mimo to i tak jest ekstra. Podobało ci się? Aha. To super. Zadowolony? Lepsza pogoda dzisiaj niż wczoraj. No, lepsza była, lepsza. Fajniejsze powietrze. To prawda. Wczoraj jeszcze padało. A dzisiaj naprawdę było fajnie. My mamy chyba 8-6 stopni na zewnątrz, więc nie jest najgorzej. No, a jaka aktywność fizyczna u was? Możecie dać znać. Co wy robicie, z kim ćwiczycie, jak ćwiczycie, co robicie, jestem ciekawa. A ja teraz... Tak, my zaczęliśmy tydzień przed nowym rokiem. No niecały. Ale nie, fajnie. Ale tak dobrze zacząć troszeczkę wcześniej. Bo wtedy, wiesz, na 1 stycznia nie rzucasz się na głęboką wodę, nie na wszystko. Tylko już pomału jesteś w tym. No. Było fajnie, polecam. Daj łapkę w górę, wy możecie dać łapkę w górę za to, że wyszliśmy, pobiegaliśmy, zrobiliśmy 3 km. To co, w tym, w 2022 10 km pęknie? Znaczy? Robimy sobie cel, żeby 10 km przebiec? No. Myślę, że to było super. Bardzo by mi odpowiadało. No. Takie kółeczko jak robimy, to 2 km. To byśmy musieli zrobić takich 5. 5 kółek. No. Albo powiedz do kim i z powrotem. Myślę, że to jest fajniejsza trasa. Myślę, że to by było ciekawsze. Tam już dosyć dobra trasa jest, wiesz? Tak, jest ubite wszystko. Nie, spoko by było. No, tylko że trzeba wcześniej zjeść, bo dzisiaj czułam, że to jedzenie troszeczkę mi ciąży. 3 godziny temu jadłeś. No nie wiem, jakoś tak muszę jeszcze wcześniej, bo naprawdę czuję, że mam takie napięte wszystko. No, ale mimo to daliśmy radę. Bez przerwy, słuchajcie, bez przerwy, więc to jest naprawdę nie lada wyczyn, gdzie... Ile lat temu my zaczęliśmy tak naszą podróż? 4, 5, 6? Jaką podróż? Zaczęliśmy tak pomału biegać, tak dorywczo. No, myślę, że w okolicach 2015 roku. No, tak mieliśmy takie epizody miesięczne. Dwumiesięczne, trzymiesięczne? Myślę, że tak na ten to 2016 gdzieś tak zaczęliśmy. W 2016? Tak zaczęliśmy biegać. Później wszedł rowerek, też jakoś kupiliśmy chyba... Mam nadzieję, że cię słychać tylko. W maju 2016 kupiliśmy rowerek. Masz rację. Dlaczego pamiętam? Bo to było rok przed ślubem. Bo to było, no mniej więcej, ale kupiliśmy w maju, a ja dopiero po 6 miesiącach zacząłem na nim jeździć. Okej. No. Chyba nie, 1 stycznia 2017. Okej. No dobra, to ja lecę się kąpać. Do zobaczenia później. Pewnie słabo będzie mnie tutaj widać, ale przychodzę się już z wami pożegnać. Jak widzicie, jestem w sypialni, mam włączoną lampkę nocną i zaczynam czytać książkę. Wracam do atomowych nawyków i wracam do czytania. Jej, jak mi tego brakowało, nawet nie macie pojęcia. Takie zwykłe rzeczy, a poprawiają mi bardzo humor. I dzisiejszy dzień był fantastyczny. Naprawdę przez cały dzień miałam uśmiech na ustach, mimo że działo się sporo, był taki intensywny, ale robiłam rzeczy, na które miałam ochotę, które lubię, które mnie rozwijają, ale również sprawiają, że czuję się dobrze we własnej skórze. Także kończę tego vloga. Jeśli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać, nad jakimi nawykami wy w tym momencie pracujecie i jakie są wasze plany i cele na 2022 rok. My widzimy się chyba już jutro w kolejnym filmie, a w tym momencie się żegnam. Życzę wam miłego dnia, udanego dnia. Uważajcie na siebie, trzymajcie się i do zobaczenia jutro na moim kanale. Na razie.
Pa! We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us great.